Moon Studios, czyli to są twórcy Ori and the Will of the Wisp, gry, które nagrałem na 100% na kanale, obie części. Kocham, po prostu ja raz na dwa lata przynajmniej przejdę te gry, bo piękna fabuła, bardzo prosta, uproszczona, ale jednocześnie angażujesz się emocjonalnie. Gameplay jest trudny, ale satysfakcjonujący. Znaczy zależy, kto jak na to patrzy. Jak ktoś jest, siedzi w platformówkach non-stop, to powie, że Ori jest łatwy. Ktoś, kto raz na jakiś czas przechodzi platformówki, a w dzisiejszych czasach, no rzadko kiedy wychodzi jakaś nowa gra platformówkowa, to faktycznie może nam skopać tyłek Ori. Tymczasem twórcy postanowili pójść teraz w coś innego, w takiego ala RPGa z rzutem izometrycznym i elementami souls-like'owymi. Jest tu wieloplatformowość, można się wspinać, jest magia, skrzynki, no i malownicza oprawa graficzna. Coś cudownego. Hey everyone, I'm Thomas. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. Back then, there weren't all that many modern Metroidvania games out there, and so we created Ori and the Blind Forest. Ori became a huge success with gamers and critics alike, and it helped spark new interest in the genre. Our next project was supposed to be something totally different, because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the same time, we felt that we could do even more within the Metroidvania genre, and so we embarked on making Ori and the Will of the Wisps. Okej, czyli po prostu wystartowali z projektem The Blind Forest, okazał się dużym sukcesem, chcieli bardziej rozbudować styl metroidowy i po prostu powstała w ten sposób część druga, czyli Will of the Wisp, która niejako zakończyła historię Oriego, a przynajmniej takie są interpretacje, jeśli chodzi o zakończenie tej gry. Twórcy przynajmniej, no ciężko o jakąś tam doszukać się jakiejś furtki co do trzeciej części, może poza tym, że wcielimy się jakiegoś nowego duszka. Another game that was incredibly well received and that we're deeply, deeply proud of. But we had never forgotten about our dream of creating our own action RPG. No i action RPG jednak marzyli o tym od dłuższego czasu. Ori też początkowo miał być taką, miał mieć elementy RPG. No i po części faktycznie mogły one wystąpić w drugiej części, bo tam mogliśmy porozmawiać z NPC-tami, mogliśmy kupywać, ulepszać nasze umiejętności. Ale jednak no to były takie szczątkowe elementy RPG, to nie była taki RPG pełną gębą, bo to, tak czy siak to była platformówka, mieliśmy określony cel, mieliśmy określone obszary do zwiedzenia i tyle. We have left our mark on one genre before, now we hope to do the same for action RPGs. A teraz już tutaj biorą się za takiego pełną gębą RPG. Our story begins 841 years after the Embrace. King Harrow is dead. Embrace. Kurde, jak zwykle nie umiem angielski, czekajcie. Uścisk. Objęciu. Objęcie, okej. Czyli ktoś objął tron, dobra. And he is to be succeeded by his young and untested son. Młodszy syn Magnus przejmuje tron. Known as the Pestilence are starting to... Pestilence. Duża plaga. A ruthless figure in the church sees the pestilence as a chance to prove herself. These forces converge on the backwater of Isola Sacra. No będą po prostu dwie strony konfliktu. Oj. Ale graficznie naprawdę pięknie się to prezentuje. As a Sarim, a member of an ancient sect devoted to defeating the pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. On route, your ship comes. Nie, naprawdę. Rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance. Ta sama postać, co była zabrana do niewoli, and it is torn apart. Prowadzona przez dwóch strażników. A miniaturce zresztą ją umieściłem. Okej, po tej bitwie na morzu my lądujemy na plaży. Praktycznie od zera do bohatera zaczyna się nasza walka o przetrwanie. Czyli mamy tutaj survival. Są slajkowe elementy. RPG, fabuła. Jeszcze później ma być housing w tej grze, ale to jeszcze się przekonamy. Najpierw tutaj twórcy nam opowiedzą o świecie.
With no rest for the wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. I ręcznie to wszystko jest tworzone. Wyobraźcie sobie, ta malownicza grafika jest ręcznie robiona. Wszystko od podstaw. Że im się chciało, to naprawdę, to muszą być takie talenty w tym studiu. Zwyczaj jest to jakaś taka grafika a la anime, albo realizm, albo Unreal Engine. Taka jest prawda, co ja mogę powiedzieć. Okej, ukryte pomieszczenie, a tu już coś znane z Oriego. And that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore or new battle axe you've been waiting for. Okay, loot jest losowy. Tutaj trzeba zaznaczyć, że za każdym razem loot jest tutaj losowy. Losowa broń, losowe przedmioty. Także raz nam się może poszczęścić, a raz, że to będzie ciężko, nie? Okej, okay, ma być normalnie możliwość podłączania pada albo klawiatury. No i mamy tutaj gościa NPC-ta. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. Okej, okay, ich celem jest tworzyć gry, które przypominają jakby malowidło budziło się do życia. Artists spend years meticulously modeling and hand painting all. Tutaj mają tutaj doświadczonych po prostu twórców, którzy zajmują się właśnie taką grafiką. No i cykl dnia i nocy, coś czego brakowało w Ori. To jest to już normalne. To jest wręcz standardem w wielu grach AAA. We also engineered a very special way of rendering our top-down world. Okay, jakaś nowa opcja renderu tutaj są omawiane. No to są takie technikalia teraz omawiane przez twórców, ale pięknie się to prezentuje. Jeśli jakiś obiekt wygląda na coś, co można się wspiąć, to faktycznie się wspinamy. No to też często w różnych zapowiedziach jest o tym wspomniane. W Tomb Raiderze można zauważyć, że takie obiekty były zaznaczane ptasim białą kupą. Często jest czymś białym, jakąś farbą, czy czymś. No właśnie, taka prostota. A tutaj jednak być... W Horizonie przykładowo było na żółto zaznaczone. A, pamiętam, na YouTube oglądałem. Albo żółta farba była, albo jakieś żółte po prostu elementy konstrukcyjne. No. Dying Light jest chyba na biało. Nienawidzę reklam. Walka, no i to co mnie bardzo tutaj zainteresowało w tej grze. Mnie w każdej grze RPG interesuje, jak wygląda walka. Powiedziałeś o walce i akurat była ta reklama i jakby mówię, kurwa, czemu to taki jest, mówię, przejście jakieś jakościowe i w ogóle animacyjne. Inne graficzne. I w ogóle inna grafika, no co jest. A propos właśnie walki, jestem ciekaw, jak to wyjdzie w Gothic Remake, nie? Ciągle jedna, nie wiadomo, mają się interesować For Honor, gdzie mają być te ataki kierunkowe, jak to było w klasycznym Gothicu, ale boję się o efekt końcowy, mam nadzieję, że to są moje zbędne obawy. Jednak walka w Gothicu stawia na skill gracza, ale jednocześnie jeśli nie będzie przyjemna, no w Gothicu pomimo, że było oporne sterowanie, tak się do tego przyzwyczailiście, jednak czujesz tą satysfakcję, czułeś siłę ciosu, nie? I ciężko taki efekt osiągnąć. Stąd też jeśli walkę zepsują w Gothicu Remake, to będę się męczyć mocno, przechodząc. Bardzo responsywność ruchu się tutaj wydaje płynna, nie? Ale w grach z Ori w roli głównej tak to właśnie było. Że jednak przyjemnie się czuło tą postać. Mamy staminę, na którą trzeba uważać. Uniki. Nie są to typowe role, tylko po prostu krok w tył. Okej, no i loot. Okej, bardzo dobrze to wygląda. To widać, że tutaj jednak trzeba będzie się postarać. I zmienił na daggery, na sztylety. Ja trafił na przeciwnika z tarczą. Mhm.
Using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy shield. Nie można się przebić tymi sztyletami, no. Okej. Okay. Próbuję sparować go, nie? No, oczywiście. Czyli parowanie wzięte prosto z Soulsów, nie? Allowing you to exploit an enemy's opening. Coś, co zawsze unikałem w Soulsach, bo jednak nigdy nie byłem w stanie tego wyczuć. Trochę Eoda nawet nie próbował szkolić, jeśli chodzi o Archtrons. Jak miałem problem z tą Janarą, z tą halabardą, taką wojowniczką lodową. I udało mi się parę razy... No, udało mi się parę razy ją sparować, ale to trzeba wiedzieć, że... Trzeba wiedzieć... wyuczyć się momentu i trzeba wiedzieć, że trzeba na początku animacji ataku właśnie użyć opcji parowania, nie? Cholernie trudne do wyuczenia, ale jak już się nauczysz, wyczujesz to, to jest naprawdę piękne. Dobra, tutaj zatrzymajmy się. No i tak to jest w większości gier. Mamy szary tutaj kolorek, że jest to typowy przedmiot. Tutaj dagery to już jest taki bardziej specjalny. Fioletowy to jest ten przeklęty. No i unikat, legendarny przedmiot. Jak zwał, tak zwał. Rzadki, który daje bardzo dobre bonusy, bardzo dobre ma bazowe statystyki. Ale to jest proste. Przeklęty oczywiście ma tam jakiś debuff, na przykład tutaj jest bardzo bolesny, bo ten equip load jest zmniejszony na 26%, ojojoj, nie byłbym w stanie takim walczyć. Jeszcze jest to kurde greatsword, sama w sobie broń jest ciężka i tu jeszcze taki debuff, to naprawdę jest bolesny cios, nie? Ona chciała się walczyć taką bronią. This rare claymore we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Okej. Okay. Czyli każda broń ma swoje bonusy i też fajnie. Every weapon has a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted and used on other weapons. That... Okej, okay, tutaj mówią, że każda broń ma szansę na wydropienie się z runą. I tą runę można... no i każda z takich run na broni może zostać wyciągnięta z tej broni i założona na innej broni. Czyli powiedzmy, dostajemy taki claymore, ma swoje jakieś tam bonusy i ma tą runę, powiedzmy, co daje nam. Zwiększa nam obrażenia od ognia, czy daje nam więcej siły, czy tam zręczności, wiadomo, jakiś tam bonus do statystyk, powiedzmy. I my możemy tą runę wyciągnąć i wstawić do jakiejś innej broni. Więc to mi się podoba bardzo, że można jeszcze trochę wpływać na te statystyki. No i każdy rodzaj broni ma inne animacje, to jest raczej oczywiste. Ok, teraz specjalna umiejętność, atak z runy, którą ma założoną. Okej, okay, czyli runy to nie tylko statystyki. A przynajmniej ja źle zrozumiałem. Może to są coś na zasadzie popiołu wojny z Elden Ringa, nie? No. A może to i to? Nie, to trzeba będzie przetestować w Early Accessie. Early Access będzie 18 kwietnia i w poście wam wspominałem, że gra będzie kosztować $40, czyli 160 zł w Early Accessie. To jest niedużo, sary. Dzisiejsze wysokobudżetowe gry to tak kurde 300 w górę. $70, a tutaj masz za $40. To jest naprawdę niedużo. Jak na dzisiejsze standardy, to za Early Access ja to jestem jeszcze w stanie wydać. Jakby to było 250 zł czy 300, to bym olał tą grę. Albo skrachował. Ale gameplay naprawdę się wydaje przyjemny, nie? Ojojoj. No i zepchnął sobie. No bardzo dobrze. No i ma być tutaj multiplayer później dodany. No walka z bossem. Nie, taki mini boss bardziej. Ohoho, to podpalenie jest takie piękne.
All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging. No sporo tych lokacji nam wrzucą do Early Accessu, a mamy pojawić się nowe jeszcze. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement in combat. For instance, if you opt in for a lighter, faster build, you can quickstep out of enemies' way. Quicksteps are fast and don't consume. No to jest omawiana praktycznie mechanika Soulsów. Jeśli masz lekką zbroję, to wiadomo, że twoja postać po prostu ma ten niski equip load, czyli jest mało obciążona. Po prostu ma szybsze uniki, szybciej się porusza, szybsza teraz sposobność ruchu jest. To prawda, to też wpływa na otrzymywane obrażenia, ale jeśli jesteśmy opanowani, opanowaliśmy po prostu grę, to naprawdę możemy dużo zrobić, nie? Więcej mamy po prostu możliwości. Natomiast ciężka zbroja, wiadomo, mamy te większe rezysty i tak dalej, i tak dalej. Możemy więcej stankować na siebie, ale wtedy też szybkość ruchu jest wolniejsza. No to oczywiście też może wpłynąć ciężar broni, nie? No i ewentualnie prawdopodobnie będzie coś w stylu jakiegoś runu albo jakiegoś buffa z broni, która po prostu nam zwiększać będzie equip load, nie? Pierścień Havla chociażby dobry przykład jest z Soulsów. Także też trzeba będzie zwracać uwagę na te statystyki. Okej. No i role też oczywiście zużywają staminę, nie? Czekajcie, czekajcie. Dobra, kupili mnie. Nieważne. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the sporo mamy opcji tworzenia. Sporo tego jest, nie? Ojoj, naprawdę. Mnóstwo dają nam tych możliwości, nie? Prawda, ja nigdy nie byłem fanem tworzenia postaci, ja po prostu tworzyłem tą basową, co nam dają, defaultową i gram po prostu, idę przed siebie, ale... No i te uniki magiczne, nie? Ja jebę. Pięknie to wygląda. Mówiłem takie bzing bzing. Pojawia się i znika. No i walka z kilkoma przeciwnikami naraz. Dark Souls 2 pozdrawia. Ale mamy dostęp do ataków AOE. Bardzo dobrze. No i oczywiście dane przedmioty możemy ulepszać. To też jest wzięte z Soulsów i wielu innych gier. Okej, tutaj możemy się przyjrzeć okno naszej postaci. Mamy tutaj w prawym górnym rogu maksymalne obciążenie. No i prawdopodobnie... Oj, możemy osobno ładować ten punkty w equip load i sobie zwiększać nasz udźwig po prostu, nie? Ile możemy unieść. To jest pokazane na procentach i na tym pasku fajnie. Tutaj mamy ten lekki udźwig, tu już mamy ten średni i mam ten ciężki, czyli będziemy mieli powolne ruchy, heavy, no właśnie. W sensach to powyżej 70%, jak mamy już udźwig, to już jest obciążenie duże. Dobra. No i mamy klasycznie zręczność, zdrówko, staminę, siłę, zręczność, inteligencję, wiarę, skupienie jeszcze jakieś jest tego, nie wiem, nie wiem co daje skupienie, jakieś trzy różne ścieżki magiczne. No i oczywiście equip load. Offline charakter, będzie można chyba dołączyć do jakiejś gry wieloosobowej albo do jakichś turniejów. Tam później twórcy powiedzą, że to ma być gra rozwijana latami, więc samo to, że to jest Early Access, no to wiadomo, że to będzie rozwijane latami, ale to nie tak, że zrobią, dokończą single playera i dopiero się za kolejną grę. Nie, 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 to ma być taki, ma dłużej żyć ten świat, nie? Ta gra. A to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Zawiodę się, jak wprowadzą te mikropłatności. Na mikropłatności trzeba to jebać, trzeba to srać na to. Nie możemy dopuścić do tego, żeby się znormalizowały. Już się znormalizowały, ale... No cóż. Capcom pokazał, że jak się nie robi mikropłatności. Takie mikropłatności jak w Genshinie i tak dalej, to jeszcze pal licho, bo te gry jakoś muszą na siebie zarobić, nie? To już nic, z tym nic nie zrobimy, ale... Jak w singlu widzimy jakieś mikropłatności, skiny, nie skiny...
Nie wolno tego na to mówić, że przecież nie musisz tego kupywać, bo to jest normalizowanie właśnie. Kiszak wspominał o oknie Overtona. Kto ogląda Kiszaka, ten wie. Moi widzowie oglądają Kiszaka, bo mi pokazało w statystyce. Więc wiecie, co to jest okno Overtona na pewno. No i kolejna reklama. Open World MMO. Nic ciekawego. No i bossowie. Kwintesencja Soulsów. Nie, ja to wam muszę jeszcze raz pokazać, co nie ma bata, nie? Czekajcie, gdzie ja to wysyłałem na Discordzie? Linka macie na czacie i w opisie. Proszę was bardzo. Walka z bossem ma być świętem. Ma być rytuałem, jest celebracją tej gry. To jest mano a mano, skurwysynu. Jesteśmy tylko ty i ja. Nie ma świata wokół nas. Jesteśmy tylko my i wyjdzie tylko jeden z nas żywy. No chyba, że zginę, to wtedy się odrodzę, wrócę i ci wpierdolę. To jest kwintesencja Soulsów. To jest to, za co kochamy gry. Klimatycznie. Cutscenka to jest chyba jakaś, nie? Ojojoj, jak to... Ale to brutalnie wyglądało, ale ładnie. Ale on był brzydki, kocham go. Dobrze. Ciekawe, czy są uwzględnione tutaj iframesy, nie? W Genshinie czy Soulsach są. Tutaj mamy jakieś rzeczy do leczenia się. Okej. Okay. Ładnie unika te ciosy i to bez rolowania, like a boss. Okej. Okay, no. Będą nas bossowie karać za każdy błąd, jaki popełnimy, to jest... Bez tego Soulsak nie istnieje, nie? To nie jest Soulsak, jak teraz granie każde za błędy. Ojojoj. Chłopie. Roluj, o teraz, bij go, co się zastanawiasz, chłopie. On jest na hita dosłownie. Bez sensu parować w takiej sytuacji, no ale dobra. Oj, patrzcie na to, kurde, mać wyszedłem z tego aż. Cofnijmy sobie. To, co mi się podoba w tej grze, to co nam pokazują tutaj. Collect loot. No kurde, ten napis u góry mi przeszkadza. O, press Y to collect loot. I mamy do wyboru tutaj bronię. Tak mi się wydaje, że to jest wybór. Albo sztylecie, albo mieczek, albo jakaś pałka, nie? To jest fajne, że jest losowość tutaj tych broni wszystkich, ale na przykład twórcy jednocześnie wyzbyli się takiej opcji, że na przykład dostaliśmy jakąś legendarną broń, ale nam się nie podoba, nie pasuje do naszego movesetu, albo po prostu, no nie chcemy nią grać, nie? Tutaj mamy trzy szanse na to, że dostaniemy to, co chcemy. Along your journey, you will come across the town of Sacrament, the capital of Hisola Sacra. Sacrament is a war-torn place, but over the course of your journey... Okej, okay, to też jakaś taka oaza spokoju. Gdzie możemy uzupełnić zapasy, ulepszyć broń i tak dalej. Jakiś handlarz. Fajnie brzmią te dialogi, nie? Our goal is to make Sacrament as interesting and interactive as possible. Okej, twórcy dbają o interakcję. No, humorystyczne dialogi, fajnie to wygląda. Wątpię, żeby dodali polski dubbing, ale przynajmniej, żeby te napisy były, nie? Wprowadzone. No właśnie, kurde, no ja muszę to sprawdzić, nie? Czekajcie. Weźmy sobie Steama. Sklep. Sobie wpiszmy, ja muszę sobie w ogóle dodać nowy rest for the weekend. Rest. Kurde, macie. No, rest. Ja w ogóle mam to w liście życzeń? Jaką mam listę życzeń, bo już nie kojarzę. Jakiegoś Dauna mam. New World'a. A jest, dobra, mamy to. Wczesny dostęp ma być. I teraz tak, sprawdźmy sobie, bo mnie ciekawi, czy jest dubbing. Znaczy dubbing na pewno nie. Interfejs, polskie napisy, dobra.
ulżyło mi. Zdziwiłbym się, jakby nie było. Na razie żadnych opinii, bo wiadomo, gra jeszcze nie wyszła. Jakie w ogóle są wymagania tej gry? Nie podane są jeszcze, okej, czyli twórcy... A wyszukajmy w internecie, może jakieś zlikowały się. I tu może zostawię, może czegoś nie zrozumiem. Wymagania... No, jest... Jestem bardzo ciekaw, to są jednak takie kwestie techniczne, ale jednocześnie no... Fajnie by było. Okej. Na razie nic nie trąbi. Tam requirements, tutaj coś jest może. Aha, oficjalnie jeszcze nie wiadomo, dobra. Ale czasami warto kilka źródeł sprawdzić, wiecie? Dobra, ale polskie napisy są, polski interfejs jest, także spolszczenie będzie. To jest ta ulga zawsze, nie? Dla mnie to jest jako twórcy jest wygodnie, że nie muszę wszystkiego objaśniać, bo wszystko piszę, nie? Jak będę wam ogrywać. Okej, czyli będziemy zbierać różne zasoby i inwestować w tą oazę spokoju. Tak jak to było w Orim, tam też mieliśmy taką oazę, pomagaliśmy tam tym Mokim, dostawaliśmy z tego bonusy. Bo na tej samej zasadzie będziemy rozbudowywać różne budynki. A tutaj będziemy mieli nawet własny domek. Tylko trzeba go kupić. No i teraz to, co wie się wielu osobom pewnie spodoba, jest tutaj system housingu, czyli możemy sobie kupować mebelki, nie mebelki i sobie po prostu w to inwestować. No i ma być tutaj też funkcjonalność. No to twórcy zaraz opowiedzą. No i elementy survivalu. Ścinamy drewno. Strasznie powoli to wygląda, nie wiem, czy przy moim ADHD wytrzymam. Wędkowanie. To też nie dla mnie, Jezu. Chyba, że będzie się opłacać. Okej, tutaj mamy normalnie workbench. No, te elementy survivalu normalnie. Normalnie będziemy mogli sobie przenosić zasoby i tworzyć mebelki własne. O. Coś chyba na zasadzie Valheima? No. Ewentualnie Enshrouded bardziej bym porównał. Bo tam też wybierasz obiekt i przekręcasz nim, nie? O, i też tak można ustawić miski, nie miski. Zależy. Włóczka. No i jest. Składniki się automatycznie robią. No i ta wieloplatformowość to jest podstaw, ale wiele gier o tym albo zapomina, albo jest kijowo zrobione. Często drabinki w grach są nawet w dzisiejszych czasach są ozdobami często. To mnie niesamowicie drażni. No i endgame. Pierwszy impact, ucz się. Although No Rest for the Wicked features a traditional campaign, it was important to us that the Solar Sacra is very much a living, breathing world. Okej, Solar Sacra, czyli tak się nazywa ten świat. No Solar. Solar kojarzy mi się, że słońcem, a Sacra to nie wiem. To nie jest raczej serce. World. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. Ola Sacra. Area I've previously ventured through and explored. No ma być żyjący świat. My last journey through here, Nif have overrun the local area. Presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. No generalnie wiadomo, będziemy budować nasz domek, urządzać, będziemy zbierać surowce, więc będziemy po prostu powracać do lokacji i sobie zbierać z przeciwników, czy z otoczenia, czy ścinać drewno. No i na bieżąco jakby konstrukcja świata się zmienia, kształtownie przynajmniej, nie? Niby odwiedzamy to samo miejsce, ale za każdym razem ma się to zmieniać podobno. Czyli coś jak w Diablosach albo w Path of Exile, nie? Za każdym razem jak wczytamy dany teren, to się kształt zmienia, nie?
jest inne ułożenie trochę elementów. Więc za każdym razem to doświadczenie będzie inne, no i randomowy loot to potwierdza, nie? I bardzo dobrze, kurde, bo w Soulsach wiadomo, jak przechodzisz za każdym razem jedną i tą samą grę, to już zaczynasz się nudzić, nie? Powoli. A tutaj jednak... Niby przeciwnicy te sami, ale umiejscowienie może nam często przeszkodzić. Skrzynka. Uuu, mimik! O Jezu, idiota, po cholerę stałeś w miejscu. Mimik. I w Soulsach to będzie ciężkie, kurde, rozpoznać mimika. Czekajcie, spróbujmy to zrobić. Rozpoznasz mimika? Mimika. To się jakoś rusza? Na pewno będzie jakieś dźwięki wydawać, nie? Ale on jest brzydki, kocham go. Nie, bo w Soulsach masz po prostu łańcuszek, nie? A tutaj proszę, podchodzisz i jeb. No bo na przykład masz talizmany Lloyda, nie? Wrzucasz na skrzynkę i od razu ci oddaje przedmiot. No i tutaj masz takie miejsce na challenge. Po prostu podchodzisz, napierdzielasz się. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre. No to znowu mówią, że chcieli zawsze stworzyć takiego bardzo różnorakiego RPGa. We have some of the best talent in the world. Mają najlepsze talenty na świecie, produkujące malownicze grafiki. Nie tylko. No i po prostu krew, pot i łzy leją się nad tym projektem, byleby nam dostarczyć jak najlepsze wrażenie, jak najlepszą grę. No i żeby dać nam możliwość, nam graczom społeczności, to po prostu zależy im na tym, żeby... Znaczy po prostu dlatego, to jest powód, dla którego wpuszczają tą grę w Early Access, bo my zagramy w tą grę w jej wczesnej fazie rozwoju. Znaczy nie takiej wczesnej znowu, bo to nie wygląda na wersję alfa, no ale wiecie o co chodzi. Zagramy w taką wcześniejszą wersję tej gry, nie wypuszczonej jeszcze oficjalnie. Będziemy mogli po prostu feedback dawać twórcom na bieżąco, nie? Co poszło dobrze, co poszło nie tak. Później wam tutaj na ekranie pokażę roadmapę. Mają kolejność już ustaloną, co będą update'ować w tej pierwszej kolejności. No i tutaj właśnie to ogłaszają. 18 kwietnia Early Access na Steamie. Gdzieś już wyczytałem, zaraz wam to pokażę, artykuł z gry online. Tam $40, już o tym wspominałem gdzieś wcześniej na materiale. Ja to nagrywam na YouTube, ale no. 160 zł, ja to w poście zresztą puszczałem, ja wam mogę pokazać nawet ten post. Czekajcie. To jest tak, to jest tak. I to jest. To jest montyl te kart na otwieranych, że już procesor mnie nienawidzi. Twój kanał. To jest to. Jak wam się podoba w ogóle nowy banner? I mamy społeczność. Proszę was bardzo. Poinformowałem was o tym, jak coś 2 godziny temu już wrzuciłem. Na razie nikt nie zalajkował. $40, czyli około 160 polskich złotych. Artykuł nawet z gry online wziąłem. Po prostu podpiąłem, bo ja po prostu dzięki niemu się dowiedziałem, że już znamy cenę. To jakiś w ogóle dziennikarz się przypierdziela do twórców, czemu tak tanio, czemu tak oszukują nas gracz, tak tania gra. Oni na pewno zapchają to mikropłatnościami. Tutaj twórcy się wypierają, że chcą być efektywni. Nie zatrudniamy setek osób tylko po to, by tworzyć iluzję do akcjonariusza, że się rozwijamy. Po prostu mnie w tym zdaniem kupili, nie? Bo Moon Studios od zawsze tak działało, jakby solo mio. Nie zależało im na tym, żeby dostać jakiegoś sponsora, nie sponsora. Tym bardziej się pracują i tak. Jakby tam mają sztamę z Microsoftem, nie? To już mi wystarczy. Jeśli możemy tworzyć lepsze produkty niższym kosztem niż studia AA, to tym samym możemy pojawić niższe ceny, to znaczy, że robimy coś dobrze, a nie źle. Kurde, zajebiście. No możecie sobie przeczytać, link macie w tym poście. Gra za 160 zł, myślę, że biorę w ciemno. Tym bardziej, że gra będzie się rozwijać, nie?
tweaking, patching and balancing the game with your input. And you will also see... O, i tutaj mamy road mapę, o której wspomniałem. Steam Early Access, czyli to będzie 18 kwietnia. Nasze pierwsze podejście do gry. Mają dodać multiplayer, czyli między innymi pojedynki PvP między graczami. The Bridge, czyli jakaś nowa lokacja i Future Border Updates and Beyond. Czyli dalej będą już zapowiadać co i jak. Nie mamy ustalonych jeszcze daty, tej daty roadmapy. To pewnie wszystko będzie zależeć od tego, czy gra będzie po prostu... No, jak się przyjmie, nie? Też na pewno odbiór gry na to wpłynie. Na szybkość wypuszczenia, na jakość i na zaangażowanie twórców, nie? Ale póki co się to prezentuje naprawdę ładnie. Mam nadzieję, że to nie jest coś podbite pod trailer. Co tutaj napisałeś? Strasznie lubię takie drewniane walczenie z przeciwnikami jak w Dark Souls 1. No właśnie, Crash the Player. Tutaj responsywność poruszania się jest bardzo dobra w tej grze. Wydaje się na taką płynną, zwłaszcza, że prowadzisz teraz chyba serię z Oriego. Ta responsywność poruszania się jest bardzo płynna w Orim, a to są ci sami twórcy, więc... Tutaj mogę się nawet kliknąć, pokazać, że... Czekajcie... No po tych ruchach postaci widać, że to nie jest jakieś drewniane chodzenie, tylko faktycznie... Widać, że tutaj facet gra na padzie, nie? Będzie to bardzo płynne sterowanie. Bardzo płynnie się tutaj porusza, stawia ostrożnie kroki. To nie jest, to mi nie wygląda na drewniane sterowanie. Jeszcze ocenimy to oczywiście w trakcie, ale chcesz doświadczyć drewnianego sterowania, to sobie zagraj w Gothica. Ociężałe bardziej w sensie. Ociężałe? No to jak faktycznie sobie ten equip load, udźwig zapełnisz, to faktycznie będzie ociężałe. Czekajcie, tutaj cofnę. We're providing you with an innovative multiplayer experience, allowing you to play Wicket alongside or even against your friends. Okej, czyli będziemy mogli współpracować z naszymi znajomymi, albo właśnie przeciwko nim się zmierzyć, przetestować nasz build. Tutaj grafiki koncepcyjne, następnych update'ów, jakiś port, jakaś farma, ale to już jest taki concept art, taki bardzo wczesny. Także no, trzeba będzie zrobić, pograć te 5 godzin w tą grę i napisać recenzję na Steamie, moi drodzy, jeśli chcemy wesprzeć twórców. Ja na pewno napiszę recenzję. No i tutaj twórcy właśnie mówią o long run, czyli to ma być długofazowy projekt. Incredibly excited about what will be in the rest for the Wicket already in day one of early access, and we can't wait to show you all the stuff. No i nie mogę się doczekać, aż nam to wszystko pokażą. Once the showcase is over, no i najbliższe miesiące pokażą, jak to wyjdzie wszystko. Hands-on impressions of the rest for the Wicket immediately following this showcase. We can't wait to see you all on April 18th. Ja też się nie mogę doczekać. Pięknie to wygląda. No rest for the wicked. Tak się prezentuje właśnie. Jak oceniam tę grę w skali od 1 do 10? Graficznie podoba mi się, jest 10, bo lubię taką grafikę. Jestem przyzwyczajony do twórców Moon Studios. Natomiast jeśli chodzi o gameplay combat, wydaje się spoko, ale nie zagrałem jeszcze Tadashi. To jeszcze jest za wcześnie na takie oceny, wiesz, dziesiątkowe. Ale na pewno liczcie na to, że będę chciał nagrać tą grę. Będę chciał ją odpalić. Jeszcze zależy, jakie będą wymagania. Mam nadzieję, że dostarczą w miarę produkcję zoptymalizowaną, jak na Early Access. No i cóż wam mogę powiedzieć. Nie mogę się zaczekać po prostu, bo ja lubię bardzo Souls-like'i. Do u mnie wejdziecie w playlistę na kanale, co druga playlista to jest Souls-like jakiś. Odstrząsa teraz wypuszczam zresztą to codziennie. Powoli zmierzamy się do końca w ogóle serii i myślę nad inną grą, inną serią. No i jeszcze w międzyczasie wam szykuję materiał
o, na temat Genshin Impact. Będzie ciekawie, myślę. W tym tygodniu i w ogóle. Jeśli chodzi o mój kanał, o moje serie, no a samo No Rest for the Wicked, ja będę trąbić jeszcze o tej grze, ale naprawdę to jest cudowna produkcja. Cudowni twórcy, którzy już potrafili pokazać, że umieją w dobre gry, umieją w dobre gry. W ogóle teraz jest taki hype na te Souls-like'i, nie? Co chwilę jakiś Souls-like wychodzi. No to co, Poe teraz? No wyjąłeś mi to z ust, panie. Chyba, że chcecie... Poe. No każdy chce Poe, no to gramy w Poe, pan, kurde. Uczcie mnie, moi drodzy, bo ja nie umiem w hack'n'slasher, ja tyle lat nie grałem w hack'n'slasher, że nie wiem, co tu się dzieje. Ja po prostu chodzę i klikam i zabijam. Ale generalnie tak, myślę, że No Rest for the Wicked, to nie powiem, żeby to była gra roku, bo zawsze się na takie stwierdzenia, ale na pewno miałaby spore szanse, jeśli chodzi o grafikę. Muzyka mi się bardzo podoba, dialogi są w porządku. Porządni twórcy. Fabuła też wydaje się ciekawa. No ale wiadomo, że mimo wszystko w Souls-like jednak gameplay będzie nas najbardziej interesować, nie? A tak to będzie widać. A no jeszcze w czerwcu mamy dodatek do Elden Ringa. Też trzeba zaznaczyć, też tak 150 do 200 zł będzie kosztować. Okej, moi drodzy, dobra, ja sobie tutaj zrobimy upgrade.